Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampir. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, może zostawić lajka na dobry początek, a przede wszystkim wpaść na Twitcha, na tym by zależało mi nam bardziej, a tam taki widzowy content. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, w poprzednim odcinku gadaliśmy tutaj z tym ziomem, ja nie do końca wiem jak on się nazywa, Darius, no i okazało się, że ta Dorothy, tak samo jak ten Darius, pochodzą z Rumunii, oni mają tutaj rumuński przybytek szpitalny. I pomagałem ludziom z Afryki, chociaż są Romanami. Znak zapytania, coś mi tu śmierdzi już od samego początku. Dobra, pogadajmy sobie tutaj z Dorothy, ale przede wszystkim warto by było ją na początku znaleźć. O, co to za serduszka tutaj biją na czerwono, co? A nawet nie wiemy kto to jest do końca. To chyba raczej fabularne postacie nie są. A na pewno są to ludzie zakażeni na tego. Pewnie na tą hiszpankę. Znaczy na pewno to też złe słowo, tak raczej chyba zakażeni są to ludzie na hiszpankę. A Dorothy znajdziemy, właśnie kurczę, nie wiadomo gdzie, na pewno nie tutaj na dole. Uuu, pokradnijmy wszystko ze szpitala. To szpital da... I oni pomagają tutaj za darmo, także musimy im niestety... Czy niestety, no, pokradnijmy im wszystko. Nie ma rozdawania za darmo. Tutaj jest pacjent w masce. De facto to jest 1920, także dobrze kombinują, że tutaj się drogą kropelkową roznosi ta cała zaraza. Nie wiem, dziwnie tak się kradnie szpital. Okrada szpital, szczególnie, że oni działają tutaj i pomagają ludziom. Gdzie jest ta Dorothy? A tutaj. Potrzebujesz pomocy, zaraz pomogę, spokojnie. Piguły. Już, spokojnie. Cała będzie pomagane. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration. But he's having trouble keeping even water down. Jest on sole. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel, hand me that scalpel. Oj, oj, oj. Oj. What can I do, doctor? Oj. Muszę przeprowadzić tracheotomię. Mam jakieś środki przeciwbólowe? Nie, no nie zdążyłem mu tego podać chyba. Dobrze, że tego nie pokazują. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. Nienawidzę takich rzeczy. He's breathing again, but he's coughing up blood. A dziwne, bo to. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy, doctor. We've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Co? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. To jest dziwne, bo na przykład jak w Wiedźminie rozpłatałem wszystkich na pół, to było dobrze. A tutaj? A tutaj jak już jest taka chirurgia, to mi się niedobrze robi. A jak mogę kogoś uciąć głowę? Pewnie. Nie mam sprawy. There's too much blood. A jak ja takim małym piniszkiem, to... A, krew chyba wyczuwamy, co? Chcę dokończyć zabieg Muszę strzyć tętnicę? Dokończyć zabieg samotności? Yes. I have this night. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Nie chcę na to patrzeć. Masaż serca. Epinefryna. Szybka epinefryna. Czymkolwiek jest epinefryna. Yes, doctor. Potem masaż serca. A igły to się boję najbardziej, już bym wolał chyba kurde kosę w serce. Pod żebra.
Masaż serca, dawaj. Źle zrobiłem coś? He's gone, doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. On się zamieniał. There was something more vile in these reactions, something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, doctor. Yes, but... Stawał się tym zombiakiem takim. I'd best take some samples of the blood for analysis. A to dobrze, że zginął. Kij mu w oko. Tylko pytanie, dlaczego on się tak przemieniał? Myślałem, że to wampiry przemieniałem. Wampiry przemieniałem zwykłych ludzi w skali, że na przykład wysysałem z nich krew i wtedy oni się przemieniają. A tutaj chyba coś... Coś innego wyszło. A, musimy z nią porozmawiać. How might I be of service, Dr. Reed? Jak możesz mi służyć? Nie możesz tego ciągnąć? Okej, pora położyć kres szantażom, to nielegalne. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Okay. Czego akurat Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? Ashbury. Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Morduje biedaków dla zabawy. Dr. Swansea is a sensible and honest man. To by wiele tłumaczyło, bo ona jest generalnie wampirem, więc całkiem możliwe, że tak jest. It's easy for you to say, doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty, nothing of the shame. Z tym przystojnym pasowała akurat, no i dobrze ubrany. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications, but all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? O szczęście, przymknę na to oko, ale ty zrezygnujesz. Hipnotyzuj, zapomnisz o wszystkim. Wysij krew, zakończę to raz na zawsze. Nie no, robiła to z dobrych pobudek, no oczywiście, że oszczędź. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So? Here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital. To? And provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed, that sounds like a business proposition. My accomplice then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment. Myślałem, że ją oszczędzimy, ale nie w takim kontekście. I'll pay good coin in exchange. Fair and honest, to help finance your noble endeavors. To trochę się nie zrozumieliśmy tutaj z Gierką, ale chyba wyszło ostatecznie całkiem nieźle. Myślałem, że ona zrezygnuje, ale nie z pracy w szpitalu, tylko... Good customers are always welcome. Yes, tylko zrezygnuje z tego. We have a deal. Z szantażowania tej laski naszej. O kurwa, co mi tak? Poziom, nowi mieszkańcy dostępni do zabicia. O kurde, ty! A, bo wbiłem nowy poziom hipnotyzacji, tak? Okej.
Roti Crane, tego nie możemy otworzyć. Tu możemy coś jąknąć, 5 shillingów, pewnie, że tak. Kurczę, niedobrze, że jest zlokowana, ona poszła spać. Albo jest ty, chyba jasno na dworze, tak? A nie, jest ciemno. Szkoda, że poszła spać, bo chciałbym jeszcze z nią porozmawiać o tym handlu. O kurwa. Co tu się dzieje? Niezły goście jesteście, nie? Chłopy, co zabijałem w szpitalu, nie? Niewinnych ludzi. Dobra, ja myślałem, że wy kumple jesteście dobrzy, co ratują ludzi przed wampirami. A nie bandyci. Oła. Na chwilę muszę odzyskać tutaj zdrowie. Znaczy zdrowie. Wytrzymałeś. Dobra, kic. I co, oni teraz nie żyją? Ci, co tu leżeli? Całkiem na martwych wyglądają, tak szczerze mówiąc. O kurwa. Niezłe chłopy. Myślałem, że działamy w tej samej sprawie, wariacie. No dobra, no to zadajmy relację tej lady. Zobaczymy, co powie. I nie pamiętam do końca, co my chcemy tak naprawdę zrobić. Musimy zakończyć te szantażowanie i co wtedy się stanie. O, ja nie czułem, jak streamowałem. Ona nam pomoże w końcu na przykład rozwiązać tą moją zagadkę i pomoże mi generalnie w tych zrozumieniu, o co chodzi w byciu wampirem, albo jak to wyleczyć, czy cokolwiek. Raczej nie jestem co do tego przekonany. Dobra, ucieczka, ucieczka. I gituwa. Fajnie, trzeba poinwestować trochę w te umiejętności i pozabijać trochę postaci fabularnych. O nie, mów, że ten gościu tutaj zginął. A nie, żyje. Nie mogę tędy wyjść? To którędy? Tędy? Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Dobra. Czyli oni sobie normalnie bramą wbili, tak? Trzeba generalnie tutaj poleczyć te postacie i pozabijać, bo kurczę, inaczej będzie, szczerze mówiąc, bardzo ciężko. Dobra, ewakuacja stąd. Status dzielnicy poważny. Tylko chciałbym zabijać postacie, które oczywiście są mało wartościowe. W sensie mało wartościowe, dużo wartościowe, ale jakby mało dobre. O, może tak. Nie sprawiałem, że świat gry jest lepszy. Tylko są właśnie źli. Już tutaj często właśnie nie ma do końca złych ludzi. Są to najwyżej tacy, wiecie. No, nic tu nie jest chyba czarno-białe. O, może w tym sensie. Tu jest jakaś kryjówa. Tam jest jakiś gościu też w tej kryjówce? No to wygląda, że tam jest jakiś gościu w tej kryjówce. Dobra, chodźmy tam, czemu by nie? Rozumiem, że tu jest kryjówka? Nie, po prostu mogę się tu udać. Tu, a tu jest kryjówka nowa. Drzwi zamknięte. Nie mogę tutaj do środka wejść, bo chciałem z tym gościem tu porozmawiać. Tu jest ten ziomo. Generalnie tego byśmy mogli zabić, tylko na razie on jest... nie mamy takiego poziomu hipnotyzacji. Jestem Dr. Reed and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then. Okay. Come on in. Nie wiemy, kto to jest. I'm Harry, by the way. O. Już wiemy, Harry. Dobra, siema. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Życie w Londynie, jak samopoczucie? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Mm. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. No kurde, skipnąłem taką piękną tą rozmowę. Paluszek za ciężki. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you.
Does this look like a nice place to live? Może być tylko lepiej. Twój ojciec zrobił co mógł. Możesz nazwać to miejsce domem. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing, and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you scared me. For fear of the epidemic. I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. Dzisiaj przeraża mnie to uczucie. I'm afraid of. Dobra, wróć. Osobiste pytania. Your father and Mr. Lewis. W sumie sporo o nim wiemy. Mamy tu sporo odblokowanych tutaj opcji. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Nie ponosisz odpowiedzialności za ojca. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. No, mam nadzieję, wariacy, że chociaż masz tu jakiś komputerek, żeby pograć. Take care of yourself. Nie wiem, co w takim wieku akurat można by było robić w tym. W sensie wieku, że roku, można by było robić w domu. Nie, co ludzie robili w domu. Graj w warcamy sami ze sobą. Musiałem być straszny ludy w domu. Kiedyś. Dobra, jeszcze ci opierdolę tylko trochę zecy z chałupy i możemy iść dalej. Zresztą, że nas puściłeś, wariacie. A to rozumiem, że to jest jego stary, tak? Ten ziomo tu, co to był tego, którego potencjalnie chcemy zahipnotyzować. Profesjonalni łowcy wampirów, zobacz szczegóły. Jeśli podejrzewasz kogoś o wampirzą naturę, nie próbuj sam go uśmiercić, nie masz szans. Lepiej skontaktuj się ze mną. Nie jesteś sam, istnieją sposoby, bądź sprytny, podziel się tą informacją z innymi. Możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. No, te teksty są zbyt długie, nie chce mi się tego czytać. Tutaj jest jakiś kuferek. Pewnie odblokuje możliwość zaglądnięcia do tego kuferku, jeżeli bym tutaj pozabijał te postacie i ukradł od nich tutaj klucz, tak mi się wydaje. Dobra, no to tyle w sumie. Wychodzimy na zewnątrz. I co? Lecimy dalej chyba, nie? Nie mam co tutaj rozmawiać z tymi postaciami, już z nimi było pogadane. Tutaj jest handlarz, wydaje mi się, że musimy iść jakoś tędy w lewo. W lewo, prosto, w lewo. No jakoś dojdziemy do naszej dzielnicy. Ostatecznie to jest tylko i wyłącznie 200 metrów, także powinno być kit, jeżeli się nie zgubimy oczywiście. Wydaje mi się, że w lewo, teraz po raz kolejny w lewo. Dobrze mówię? Bo tak, chyba gdzieś tutaj teraz. Tak, i tuwa. Jak ja szef. Ona co sprzedawała? Rozwiązuje wszystkie moje problemy? No nie wiem, wariacie. Dobra, no tak beznadziejnie w sumie poszedłem. No ale może być prosto i w prawo. Już byliśmy, bo to była ta kryjówka i poszliśmy w lewo, tak? No tak, dobra. Nie. Czekaj, kurwa. Tutaj miałem iść, tu? Dobra, dobra, tu i prosto po prostu. A z tobą gadałem? Gadałem. No też jest z Rumunii, sporo tu... Pani i panów z Rumunii. Proszę, mogę tędy przejść? Dobra, mogę. Słyszałem, że naokoło jakąś inną drogą. Ale chyba nie mogłem tędy wejść, z tego co pamiętam. Ta, odblokowano drzwi, no. Nie mogłem tędy wejść, musiałem jakoś kombinować. Mapa? Prosto, no, cały czas praktycznie dzida prosto. Lecimy i będzie kituwa. Nie chcę zabłądzić tu w jakiejś tego, w jakiejś uliczce. Po drodze pewnie trochę niespodzianek nas czeka, co? Czy nie? Tutaj będzie... Tu cicha dzielnica. Nie ma żadnych skali. Zrobiono to celowo. Whatever. Chyba.
O kurde. Łe, to... Bo, ty, to jakiś boss jest. Oni chcieli mnie zwabić. O kurwa, ła. Oni chcą... To są profesjonalni łowcy czarownic. O, ła, dobra, ej. Znaczy czarownic, wampirów. Ewakuacja jednak. O kurwa, nie mogę. Dobra, Kościół. Oj. Oj, 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 oj. Nie mam wytrzymałości nawet, żeby uciekać. Czy my damy sobie z nimi radę? Ciężko będzie z tyloma chłopami? Może? Czy my mogę z tych bobków powysysać krew? Potem zaspamić ich? Oni nie mają jakiegoś mega dużo damage'u. Są trochę odporni są w miarę, ale... Bo ma jakiś pancerz w ogóle założony. Nie, chyba sobie poradzimy ostatecznie, dobra. Będzie kituwa. Mi się wydaje. Dobra, i teraz w sumie możemy spamować mocne umiejętnościami. A, bo oni tu będą cały czas dosyłać posiłki, kurwa. To akurat niedobrze, dobra, to musimy się zająć bossami w takim razie. Najlepiej by było jednym przede wszystkim się ziomem zająć, na przykład tym. Kurwa, ła. Oj, oj, oj. Au. No niedobrze jest. Trzeba uciekać. Leczenie. Mało krwi mam. Pyk. Dobra. Trzeba tych bobków, bobków, bobków i krew, krew z bobków. Dobra. Trochę skupienia, bo jest przypał. Unik. Pyk. No, może być w sumie. Tylko on będzie ciągle chyba tutaj posiłki dosyłać, mi się wydaje. Ała, no, będzie dosyłał ciągle posiłki. Ciężkie w sumie. Nie wiem, jak nie damy rady, ale musimy chyba dać radę, bo ja muszę przejść do następnej dzielnicy. To jest chyba jedyna droga. Czy nie, w sumie, nie wiem. Znaczy, no mógłbym teoretycznie zupełnie naokoło iść, ale ciężko. Muszę ich generalnie pokonać, kurwa, auć. Auć, zbugowałem się. Dobra, umarłem. Aha. Aha, 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 aha. Super. Dawaj krew. Dobra, uniki, uniki. Mocny cios tego gościa, przede wszystkim bossa tak zwanego. Pyk. Leczonko, leczonko szybkie, żeby nie dostał ciosa. Uniczki, dobra, i bossa, i bossa. Spamuję w bossa i wyjebane w sumie. Leczenie i w bossa. Spam. Ciągle w sumie. Pyk, pyk. Vincent Sheen. Dobrze, że tego mam. Wytrzymałeś na wysokim poziomie. Używana pałka policyjna. W sumie może być spoko. Weźmy trochę krwi od ziomków. Oj, oj, umarł. Nie, 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 nie. Pyk, zróbmy coś takiego, coś takiego. Kurczę, liczę na wysanie krwi. Teraz może być ciężej z tym ziomem tam. Na leczenie. Auć. Chociaż on ma tylko kusze. O, dobra. Bob, w sumie go mogę najpierw pokonać. Ty, to mi dużo zadaje damage'u? Tak średnio. Możemy z niego wyssać krew chyba. Dobra, leczenie teraz życia. No i po nim w sumie. Full combo, yellow. Fragment zwyczajnego spustu. Dobra. Jeszcze, kurwa. Wszyscy? Dobra. Mamy 2480 punktów doświadczenia. To jest fest dużo. Żeby jak najszybciej wydać te punkty. Czy mogę tędy wyjść? Mogę. I mamy tą pałkę, w sumie ja bym to zobaczył, bo mogę chyba tutaj kliknąć ekwipunek. Używana pałka, a to jest druga ręka.
15 ogłuszenia, mój kołek też 15 ogłuszenia, natomiast ta pałka zabiera troszeczkę więcej wytrzymałości mi, tak szczerze mówiąc, czyli generalnie pójdziemy raczej tutaj w kołek. Ten, który mamy teraz na sobie, chyba że ja mam ten kołek w sumie, ogłuszenie, nie, ten mam. No, no to chyba pójdziemy w tamto, to by mi dało 20 ogłuszenia, jakbym teraz to ulepszył, a mogę to ulepszyć chyba. Z drugiej strony to praktycznie zaraz ulepszę. To też mi da 20. Dobra. Raczej na razie rezygnujemy z tego. Czy ja chcę się bić z tym skalem? Nie, w sumie nie chcę. Wywalone, bo te skale chyba nie dają mi za bardzo punktów tego. Punktów doświadczenia mi się wydaje. Jak z nimi się bije? To jest kryjóweczka nasza? A, mogę sobie wskoczyć do nas. Tak zwaną szybką tutaj podróż odbyć. Nie no, szybką podróż to się tak nie nazywa, ale... No nie będę musiał przynajmniej zadupcać schodami, ale i tak będę musiał zadupcać schodami, bo ja bym chciał tutaj porozmawiać z postaciami. Przede wszystkim musimy znaleźć tą laskę, co twierdziła, że ona jest generalnie wampirem. Tylko nie wiem, gdzie ona jest. Tutaj jest pipa. Tutaj? O, jest! I musimy jej przekazać, że... No zaraz zobaczymy. Tutaj musimy przekazać. Coś jej musimy przekazać. Spoko. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me. But they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Rozcieńczona krew dostałem od niej, okej? Okay? Myślałem, że jakiś pitos. Myśmy mogli, jak będziemy mieli tam z 300 pitosu, chyba będziemy mogli tego. Będziemy mogli kupić fajną strzelbę. Jaką nie wiem, czy to będzie zaliczane jako druga broń. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, no, będziemy mogli kupić strzelbę tego tutaj ziomka właśnie. Po prawo. No i ta strzelba całkiem spory damage zadaje. Co tu się dzieje? O kurwa. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Ufał ci? Kto jesteś zabójczynią? Pod współczuciem ukrywasz apetyt. Ufał ci. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Czy jesteśmy wampirami? Oskarżenia były prawdziwe? Nie przepraszaj. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say, I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your 200 lat. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess, I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you, it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have.
Osoby o Londynie, okej. Okay. Osoby. My tak normalnie przy tym gościu, co zabijałeś, będziemy rozmawiać? Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Jedynie z krwi umierających. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. No, nie wiem. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? 353. And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. Oh. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Hmm. Why did you save me? No właśnie, to musiał być generalnie pierwszy ten wampir kiedyś. I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Hmm. O Londynie? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. No, pewnie o wampirach, co? Something far worse than the Spanish flu is here. Czy wampiry po prostu istniały cały czas? W sumie mogą istnieć tam od 500 lat, tylko czyli teraz coś innego przyszło. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Ładne powiedzenie w ogóle. Politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Nawet Reckon uśmiecha się przed atakiem. When I awoke, changed. W sumie to racja, jak atakujesz, to się cieszysz już, że atakujesz, że możesz go już dorwać. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious guard of. Jeżeli ci oczywiście na tym wiadomo zależy.
Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Ja mogę to zrobić? You make them sound like some sort of... Ja 5 razy zabili, ale jakieś ciężko im wychodzi. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone. Właściwie to im nie wychodzi. They have been recruiting. Dobra, to wszystko chyba co wiemy. W sumie, a o mnie może jeszcze. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Co? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but... are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. To w ogóle po co robić potomstwo, jakby co? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Okay. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are a branch of the immortal tree. Okay, rozumiem. To jest jakaś hierarchia. Są silniejsi od nas, są głupsi, słabsi. Rozumiem. I don't understand. Why was I created? Ja akurat należę do rodzaju debili. That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Okej, okay, my musimy się napić jego krwi, czyli ktoś na przykład musiałby się napić naszej krwi. Dziwne to jest fest. To ja będę mógł sobie robić ziomu? Fajnie by było. No, ale zgaduję, że to jest... Zgaduję, że to jest Don't Want Entertainment. Tutaj mamy całkiem sporo tych wyborów. Co chcemy robić? Weźmy tutaj każdą postać, przecież możemy zabić, także... Pewnie i takie potomstwo też będziemy mieli okazję stworzyć. No to dziwnie brzmi, stworzyć potomstwo. Szczególnie jeżeli na przykład chłopy były 3 razy starszy. To było... No co najmniej dziwne. Dobra. Badaj. Jak mam to zbadać? Masz dość składników, aby stworzyć lekarstwo, środek medyczny lub serum. A niekoniecznie chyba chcę tworzyć serum. Chciałbym próbkę krwi... Esencja goździkowa. Ceniona za właściwości znieczulające. Nie, chciałbym to zbadać. A to też chyba mogę, tak? I to mi coś odblokuje, tak? O kurwa. Lepszy środek na zapalenie. A, środek na zapalenie oskrzeli i tak dalej. Tego jeszcze nie było. No dobra. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. O, rozdział trzeci mamy.
Rodzinna historia, ustaw związek pomiędzy... O, a to co jest? Schowek, naboje, uzupełnij wszystko. Nie wiem, o co chodzi tutaj z tymi nabojami. A, że chyba wszystkie naboje, które ja zbiorę, to one trafiają do schowka i tylko jakąś określoną ilość mogę nosić przy sobie, tak mi się wydaje. Gimnijmy się, bo zdecydowanie chcemy tutaj poulepszać rzeczy różne. No, słuchajcie, ostateczność, obrażenia, cień, krew. To znaczy cień. Tworzy wir cień u stóp wybranego przeciwnika. Cienie, które w ten sposób powołałeś do życia, przeszkadzają mu w walce, zadając przy tym ogromne obrażenia. Ciekawe bardzo. Kurde, nie wiem co to jest, bo to wszystko generalnie zużywa raczej krew. A nie, koncentrując cały swój moc, by zagadować... Czyli to też mnie będzie kosztować krew, tak? Tak mi się wydaje. Wznowienie 99. Ciężko mi powiedzieć, o co tutaj chodzi. Myślę, że sobie tutaj damy jakieś nowe obrażenia, jakieś nowe rzeczy. Ale przede wszystkim tak, wytrzymałość? Oczywiście, że tak. O kurwa, 1000 punktów to kosztuje. Nie, to nie daje, nie daje jednak wytrzymałości, szczerze mówiąc. Ugryzienie 900 też kosztuje. Nie, to za drogie w takim razie, ty. To by trzeba było ulepszyć. Dzidę przede wszystkim. To mało kosztuje, możemy to ulepszyć. A iga dużo kosztuje. A jakie, jakie obrażenia? Koszt? 25, 20 koszt? Włócznie uderzam, a nie wiem jak nawet ile obrażeń to zada, szczerze mówiąc. Ciskasz włócznie stworzoną z krwi. Ja bym to stworzył, ale nawet nie wiem czy to warto jest. A weźmy tą otchłań, stwórzmy. To mi będzie kosztował ile? Też tysiąc. Niektóre umiejętności wzbudzają lęk nawet wśród wampirów, jedna z nich to otchłań. Dobra, nie wiem, zróbmy to. Chyba trzeba to potestować, nie? Tak mi się wydaje. To już 2000 to nas nie stać, ale możemy ulepszyć dzidę, dajmy w sumie ulepszyć tę dzidę. Dwa koła, a nie stać mnie, też dwa koła to kosztuje. I odsiekrynca, zasłona cienia, też niekoniecznie. Szybka regeneracja. Kolejny 1000 bym musiał wydać. W sumie drogie wszystko, wydajność krwi, może to. Zwiększy wydajność krwi. To kosztuje 300. To ja bym to poulepszał, bo to są takie pasywne umiejętności i mega one są tanie generalnie, więc chyba można je poulepszać. Ciało. O, zdrowie możemy ulepszyć, tak. Bo to kosztuje mega mało, a coś tam nam fajnie da. Więc te podstawowe chociaż ulepszenia warto jest chyba zrobić. 100 obrażeń, coś tam, tutaj też 300. Nie wiem, czy starczy mi punktów. Nie, mam 280, ale chyba jesteśmy w miarę... A nie, czekaj, czy na pewno chcesz wyjść? Nie, potwierdź. Dobra, myślę, że gituwa jest tak, jak teraz jest. Kolejnej nocy. Co się stało? Daremne naloty policyjne w Whitechapel. Pogłoski na temat Whitechapel coraz częściej okazują się niezaprzeczalnymi faktami. Policja od 3 miesięcy podejrzewa, że mieści się tam centrum medycznego czarnego rynku Londynu. Rzecz jasna, podejrzenia te nie doczekały się weryfikacji, jako że do dzielnicy nie trafiły wzmocnione siły policyjne. Cała ta maskarada to nic innego jak desperackie działanie londyńskiej Rady do Spraw Zdrowia. No bo to jest generalnie ten ziomuś, co tam robił ten dziennikarz, którego tam spotkaliśmy. Cud? Czy raczej dowód nielegalnego, aż skutecznego działania podziemia medycznego, a może kolejna poszlaka w sprawie zakrywającej o zbrodnię niekompetencji władz. Jaka muzyka w ogóle. Dobra, no możecie sobie przeczytać. Ważne wydarzenia. Gazety donoszą o twojej decyzji. Dobra. Nic to jakoś chyba też nie zmienia. Niby ważna decyzja, ale chyba jakoś nic się nie dzieje tutaj. Status zdrowy. Wydaje mi się, że w ogóle status dzielnicy wrócił do jakiejś normalności. Że był chyba generalnie stabilny, a zdrowy. Tak mi się wydaje. Wyssano krew. No tutaj nie ma. Jest jeszcze jedna postać, którą możemy tutaj poznać w tej dzielnicy. A tak ponadto to nie ma tutaj jakiejś osoby, z której którą chciałbym zabijać, tak szczerze mówiąc. Nikt mi się tu nie wydaje jakiś gorszy. Także raczej nie będziemy sobie biegać i zabijać randomowo postaci. Chociaż no, warto by było być dobrze ulepszonym. Ciekawe co na najwyższym poziomie by było. Tam generalnie w zależności od tego jaką postać zabijamy, też dziedziczymy powiedzmy ich umiejętności ich i tak dalej. To jest dość ciekawe. Chętnie będę sprawdził, ale wydaje mi się, że z punktu
w którym aktualnie jestem, nie jestem w stanie zmienić poziomu trudności, czyli tutaj kliknąć eskiem i tutaj chyba nie da się rozgrywka. No nie ma się, auto namierzanie, przypomnienie o misji, no i tyle właściwie, układ przycisków. Mógłbym w sumie zmienić sobie przyciski, na przykład pod E, żebym otwierał rzeczy, a nie pod F. Jeśli tak bardziej się przyzwyczaiłem do klikania E zamiast F. Nie wiem, ile to jest rozdziałów, ale... Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Chociaż nie, w sumie chciałem powiedzieć, że tego. Że powoli mam wrażenie, że kończymy giereczkę i łamiemy w pół, ale przecież jeszcze mamy 3 dzielnice do odwiedzenia, czy tam 2. W których jeszcze nie byliśmy. Really? What makes you say that? We Francji symptomy były zupełnie inne. I never saw symptoms like this when I was in France. Not at all. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Coś się dziwnie zachowujesz. Nie mogę jeszcze nic zdradzić. I have a few leads, but nothing I can share for now. I need more time and more evidence. I'd be interested to hear your thoughts on the matter. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why you, my dear boy? With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. To zbyt niebezpieczne. Mogę uczynić z Londynu swoje królestwo. To zbyt niebezpieczne. No może tego nie mówmy, co? I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor. Raczej nie powie tego w takim żartobliwym sposobie, jak pomyślałem, że bym mógł powiedzieć. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. W jednej wieczności prawym okiem. Aktualizacja misji. No tak, bo ja na początku myślałem, że my może tej siostry nie zabiliśmy, tylko może zamieniliśmy ją w wampira, no ale okazało się, że chyba niekoniecznie to tak działa, że tak się wampirów nie tworzy. List z ostrzeżeniem. Drogi panie doktorze Słonzi, czuję się w obowiązku poinformować pana o poważnych zastrzeżeniach wobec doktora Stricklanda i przypadku owego. Dobra. Coś tam, jeśli nie będzie odpowiednio leczony, być może na zawsze straci rękę. Stanowczo radzę, żeby zabronił mu pan przeprowadzać tak ryzykownego doświadczenia. Z wyrazami szacunku. Pozdrawiam również. Okej, nowa wskazóweczka. Do tej pory eksperymenty Toriu w zakresie transfuzji krwi były bezskuteczne. W przyszłości pojawiły się wątpliwości co do umiejętności medycznych Toriu. Jakie dziwne imię w ogóle, Thoriu. Strasznie dziwne. Ja mógłbym mu dać normalnie na imię Stasio. O coś. Dobra, czyli musimy iść na grób mojej siostry. Spotkać starą. Nie wiem, czy to jest w tej samej dzielnicy? W tej samej. W prawo, tutaj w lewo. Myślę, że będzie kij. Co? Będę znał całą mapę na tego. Mary. I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Tak, ale w sumie mam 50 minut, więc myślę, że tutaj
pójdziemy na ten cmentarz i dowiemy się trochę, trochę o mojej siostrze i o mojej matce w następnym odcinku. Tutaj wam dzięki za obejrzenie. I co, widzimy się 14-16, streamy zazwyczaj koło 20. Taki content, pozdro, do jutra.